Hej, hej, kochani. Z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym takim krótkim, szybkim, modowym zawrocie głowy, w którym pokażę Wam mody, które znalazłam niedawno albo takie, o których sobie przypomniałam, niedawno miały aktualkę. Także już zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od pierwszego moda. Jest to mod na dodatkowe interakcje przyjacielskie. Bardzo proszę, mamy tutaj mega interakcje. Jak widzicie, są przyjazne i romantyczne. Jeśli chodzi o interakcje romantyczne, to tego moda prezentowała u siebie Avocato i zostawię Wam oczywiście link w opisie do jej filmiku. Będziecie mogli sobie obejrzeć, jak ten mod na dodatkowe interakcje romantyczne działa. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać od tego samego twórcy moda na interakcje przyjacielskie. Wybieramy sobie, tak jak mówiłam, mega interakcje przyjazne i mamy tutaj różne opcje. Komplementy, rozmowy, wygadanie, czasem się jeszcze pojawia kolejna. I może zaczniemy od komplementu. Może z komplementu jego poczucie humoru. Proszę bardzo. Ach, no tak, najpierw się musicie przywitać. Dobra. Potem sobie usiądziecie i pogadacie chwilkę. I zobaczcie, pojawiają się tutaj świetne napisy. Bardzo dobrze też jest przetłumaczony ten mod. Link do tłumaczenia znajdziecie na Discordzie tłumaczy, do którego link też zostawię Wam oczywiście w opisie i który to Discord zawsze Wam polecam. Już czytamy sobie. Masz świetne poczucie humoru, zawsze wiesz, jak mnie rozbawić. Dzięki, to wszystko jest częścią mojego głównego planu przejęcia władzy nad światem za pomocą dowcipów o tacie. Dobra, to teraz może ty, Elias, powiesz coś do niej. Zaraz zobaczymy. Też szukamy mega interakcje, wybieramy przyjazne, rozmowa. Może powiedz jej... rozmawiaj o rodzinie. Zaraz sobie pogadają. Zdobyto odczucie. Tutaj nie ma dodatkowych opisów, ale zaraz zobaczymy. Może jeszcze coś tutaj zagadamy. O, tam się pojawiło, jak się masz. To też jest z tego moda. Zaraz zobaczymy. Czy tutaj się... Jak się masz? Świetnie sobie radzę. Dzięki, że pytasz. Życie jest dobre. Ciekawe, czy te odpowiedzi zależą od humoru Sima. Powiem, że więcej tego, znaczy jeszcze tego nie sprawdzałam, ale może jeszcze przyjazne komplementy. Może komplementuj inteligencję. Zobaczymy. Jesteś taką inteligentną osobą, że słuchanie Twoich wypowiedzi zawsze robi wrażenie. Dzięki, to wiele dla mnie znaczy. Staram się podchodzić do spraw z przemyślanej i świadomej perspektywy. Dobra, no i jeszcze może byśmy coś tutaj zagadali. Może jeszcze przyjazne wygadanie się. Myślę, że tutaj też chyba dodatkowych nie ma opisów. Dobra, poskarż się na współpracowników. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I jeszcze może mu powiesz dzień dobry, tam chyba, o, lubi głębokie przemyślenia, no niech lubi. Skoro wam to pięknie tu wychodzi, och, on słucha, jest przejęty. O, dobra, bardzo się przyjaźnią, czyli jak widać zyskują ten, powiedz mu dzień dobry, zyskują też relacje dzięki temu. Dobra, i mówimy sobie dzień dobry. Proszę bardzo, dzień dobry. Witaj słońce, mam nadzieję, że czeka cię niesamowity dzień. Miłość w nieoczekiwanych miejscach. Maeva zna Eliasa już od jakiegoś czasu, ale teraz sytuacja wygląda jakoś inaczej. Maeva zawsze myślała, że rozpozna swoją bratnią duszę. Jednak od chwili, gdy spotkała go, okazuje się, że miłość była tuż przed nosem. Maeva przez cały czas. A no właśnie, i dzięki temu przeszliśmy od razu do moda na bratnią duszę.
Jest to mod, który dodaje opcję bratniej duszy nie tylko dla wilkołaka, ale także dla innych simów. Można go dostać od razu, że simowie na siebie spojrzą i od razu to jest, albo może im się wytworzyć, tak jak tutaj, w czasie rozgrywki. Mamy tutaj właśnie, jak widzicie, bratnie dusze. Mamy nastrójniki, znalezienie tej jedynej osoby. Maeva nie może w to uwierzyć, nie wydawało się to w ogóle możliwe, ale znalazła tę jedyną osobę. W pobliżu tego, kogo kocham, bycie w pobliżu bratniej duszy. Życie staje się radośniejsze, gdy Maeve jest blisko swej bratniej duszy. I jeszcze, kochani, od razu Wam pokażę, że ten mod dodaje nam też w sklepie z nagrodami. Zaraz sobie przejdziemy w dół. Eliksir bratniej duszy i odejście bratniej duszy. Dzięki temu możemy wypić ten eliksir, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie tej jedynej osoby. A jeżeli nie chcemy, to możemy wypić ten eliksir i nieszczęśliwa z miłością swojego życia rozważ ponownie swoje wybory życiowe z tym eliksirem o szybkim działaniu. I kochani, jak byliśmy już w sklepie z nagrodami, to mam tutaj też kolejnego moda, który dodaje nam znaki zodiaku. Jak widzicie, mamy je tutaj w sklepie z nagrodami. W opisie moda jest napisane, co jeszcze do tego moda trzeba pobrać. I możemy dodać naszym simom znaki zodiaku. Powiedzmy, że ty będziesz rybą, kochana. Bardzo proszę, wybraliśmy. Zaraz zobaczymy, czy nam się tutaj pojawiło, bo powinno. Ryby, bardzo proszę. Bezinteresowne i życzliwe ryby to jeden z najpiękniejszych znaków. Oni też są aktywni, jednak ta kombinacja może sprawić, że będą niespokojni emocjonalnie i niezdecydowani. I w związku ze znakiem zodiaku będą się nam pojawiały też różne nastrójniki. Na razie tutaj jeszcze nie mamy, ale wybierzemy sobie od razu znak zodiaku dla Eliasa. Chodź, kochany. Nie wiem, czy cię stać. Tak, dobra, masz, bo to jeden punkt. Na szczęście mamy. I może ty będziesz... wybierzemy sobie raka. Proszę bardzo. Nie ma nic ekstremalnego w rakach. Są bardzo zrównoważone. Mogą być również bardzo zmienne, co może być dobre lub złe w zależności od sytuacji. Dobra. I bardzo proszę, wy sobie jeszcze tu rozmawiacie. A czemu ty poszedłeś na górę? Wracaj mi tutaj na dół. Wada tego domu, nie chodzą po schodach, tylko chodzą naokoło. Chodź sobie usiądź. I właśnie, kochani, w tym czasie mam tutaj dla Was kolejnego moda, który bardzo, bardzo ułatwia i rozgrywkę moim zdaniem, bo nie wiem dlaczego w grze festiwale, które są na Sulani, nie pojawiają się w ogóle. Nie ma ich w kalendarzu, nie pojawiają się tutaj powiadomienia. Dzięki temu modowi dostajemy powiadomienia z informacjami i dostajemy te festiwale w kalendarzach. Zobaczcie, Sulaniński Grill. Bardzo proszę, mamy. Zaraz poszukamy gdzieś jeszcze. O, Sulanińska Uczta. Mamy też normalne ulotki z jarmarku. Nie wiem, gdzie tam jeszcze będzie coś na Sulani. Gdzieś jeszcze pewnie coś nam się trafi. No teraz nie będę szukać, ale wszystkie pojawiają nam się w kalendarzu. Możemy sobie zobaczyć informacje o festiwalu. Proszę bardzo, wulkaniczne palenisko, ceremonialny napój, świeży grill, poznaj nowe osoby, wszystko jest opisane. I możemy się wybrać na ten festiwal. Proszę bardzo. I zaraz zobaczymy, czy faktycznie on się będzie tam odbywał. Dobra, już sobie nie flirtujcie, tylko lecicie, kochani, na Sulani. Dobrze, jesteśmy na Sulani. O, mamy tu zaufanego powiernika. Przyjaciel skarży się na swoje problemy. I komplementowanie. O, dzień dobry, słońce. Zobaczcie, ile tutaj nowych nastrójników właśnie dzięki temu modowi na przyjacielskie interakcje. Zaraz się tu rozejrzymy. Gdzie tu powinien być ten grill? Chyba tu.
Zaraz zobaczymy, czy ktoś się tu będzie pojawiał. Chyba są jacyś simowie. Czy wy idziecie tu razem? Nie, ty idziesz. Podejdź tutaj razem. I chodź sobie tutaj, bardzo proszę, weź wypij sobie tą kawę. A ty idziesz poznać. Jakoś mało wyjątkowo osób się pojawiło, ale reszta tam stoi. Może zaraz tu przyjdą. O, tu leży też kawa. Znasz ją dużo słabiej, więc powinno być mniej tych, przynajmniej też nie są podobne. Wygadać się. Dobra, komplementy. Może maniery jej komplementuj. Dobra, i bardzo proszę. Masz tak nienaganne maniery. Dziękuję. Wierzę, że maniery to sposób na okazanie innym szacunku i uczenie się świata. Uczynienie świata lepszym. Dobra. Dobra, zrobiła nam się, to weźmiemy, wrzuć coś na ząb, bo powinniśmy tutaj coś zjeść. Bardzo proszę. Zobaczcie, mamy oczywiście wydarzenie na wyspie, przynależność do społeczności, uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych na wyspie. Wspaniale jest być częścią społeczności i uczestniczyć w jej życiu. Dobra, kochani, i będziemy sobie w takim razie lecieli dalej. Rozpoczął nam się też festiwal humoru i harców, więc myślę, że skoczymy sobie też na niego. Dobra. Jesteśmy na festiwalu. Widzę, że tu burza zmienimy sobie, bo nie chcemy, żeby nasi simowie tutaj nie po to jesteśmy. Chodźcie, podejdźcie tu razem. Dobra, można oczywiście dołączyć. Tu można dołączyć do kawalarzy, a tu można dołączyć też do kawalarzy. A, bo jesteśmy po tej stronie. Dobra, tu powinno być. Dołącz do psotników. Chodźcie, może dołączcie do kawalarzy razem. Mam nadzieję, że nam się zrobi słonecznie zaraz i skończy się ta burza. Dobra, dołączacie. Kolejnym modem, który przy okazji chciałam Wam pokazać, to mod na usadzanie. Dzięki temu modowi możemy stabilnie siąść i wtedy nasz sim będzie siedział, chyba że damy mu jakąś interakcję, która każe nam wstawać. Lub możemy usadzić nie tylko naszego sima, ale też innych, których chcemy. Na przykład wybierzmy sobie, że przy tym stoliku usiądą te cztery osoby. Zobaczcie, wstają, siadają, okej, i możemy teraz spokojnie rozmawiać, bo oni sobie tutaj posiedzą trochę, chyba że dostaną jakąś interakcję, która każe im wstać, albo wybierzemy, żeby opuścili swoje miejsce. Tak samo jest w trakcie posiłków, co naprawdę bardzo pomaga. Przynajmniej ja mam dosyć, jak moi simowie ciągle wstają i zmieniają miejsca. Kolejnym modem, który chciałam Wam przy okazji pokazać, jest mod na nowe kamienie milowe. Ja bardzo lubię dodatkowe kamienie milowe. Obejrzyjmy sobie etapy i zobaczcie, dzięki temu modowi mamy na przykład, że braliśmy udział w grillowaniu albo w festiwalu humoru i harców. Tak samo inne festiwale, te na Sulani, te w tutaj San Majszuno, w Komorebi będą nam się pojawiały jako kamienie milowe i ten mod dodaje nam też jeszcze jako kamienie milowe te podstawowe święta, czyli zimową fiestę. Jeżeli to święto oczywiście jest udane, tam święto miłości, święto zbiorów, to wszystko możemy mieć dzięki właśnie temu modowi jako kamienie milowe. Dobra, my sobie wracamy do domu i zobaczcie, dopiero teraz nasi simowie wstają i lecą do domu. Dobrze, wróciliśmy, tu też nam pada, więc też sobie ten deszcz zlikwidujemy. I kolejnym modem, który chciałam Wam bardzo pokazać, jest mod na nowe wydarzenie. Dodamy sobie tu wydarzenie. Pij i maluj.
bardzo proszę. Chcesz zorganizować zabawną i relaksującą imprezę dla siebie i kilku przyjaciół? Impreza Pij i Maluj to idealne rozwiązanie. Kup kilka niedrogich sztaluk malarskich w trybie budowania oraz uroczy bar malarski i jesteś gotowy na imprezę. O, proszę bardzo, gospodarza. I wiesz, że weźmiemy sobie oczywiście tutaj o 13:00. Ja na szybko skoczę, proszę bardzo, impreza jest ustawiona. Ja na szybko skoczę do trybu budowania i zaraz do Was wracam. Dobra, i zaczynamy imprezę Pij i Maluj. W tym modzie też mamy dodatkowe rzeczy w kas, takie plamione farbą spodnie i koszulki. Bierzemy, zaczynamy. Kupiłam tutaj imprezowy bar. Zaraz zobaczymy, czy goście przyjdą. O, maluj na sztaludze, zjedz coś, wypij coś. Dobra, to może przyrządź drinka dla... Dla to... Ona jest w ciąży, to nie. Przyrządź drinka. Tu możesz wybrać jakiego. Dobra, nie. To przygotuj drinka dla tej pani. A ty w tym czasie chodź i sobie tutaj coś pomalujesz. Obraz skłaniający do flirtowania. Dobra, widzę, że nam tu przyszli inni goście. Miejmy nadzieję, że też będą malować. O, mamy zrobić też zdjęcia. Może z Bjornem. Dawaj. Proszę bardzo, jeszcze nam zostało malowanie, to choć też tutaj coś pomalujesz. Może być mały klasyczny obraz. Idź malować. Dobra, obraz namalowany, to teraz możesz sobie jeszcze pogadać. Bardzo proszę, może przyjazne pasje, zapytaj go o hobby. Nie lubi malowania, no to super, że przyszedłeś na tę imprezę. Dobrze, kochani, i jak widać, udało nam się, zdobyliśmy złoto, więc będziemy kończyć imprezę i zaraz zobaczymy, czy nam się tutaj coś pojawi. Pij i maluj kompletna, zdobyto złoty medal. Mamy też tutaj nastrójnik, świetna impreza, świetne przyjęcie malarskie. Odkryłem w sobie pasję do malowania, spędzanie czasu z przyjaciółmi i wyrażanie siebie poprzez sztukę wprawiło mnie w świetny nastrój. Nie mogę się doczekać kolejnej takiej imprezy. Dobrze, kochani, to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że te mody Wam się podobały. Może znajdziecie coś dla siebie. Ja będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej!